tytułem Blady i Krzyściu robią różne rzeczy. To jest chyba pierwszy odcinek. Tak. Różne rzeczy. Nie no, generalnie często robimy różne rzeczy, ale generalnie dzisiaj jest nietypowy odcinek. Zebraliśmy się w tym miejscu, czyli jak pewnie wiecie, w kuchni Krzysia, które zostało przerobione na studio. To jest studio, to nie jest kuchnia, tu się nie gotuje. Krzysiu, to jest kuchnia Krzysia przerobiona na studio. Tak. No. Już niedługo będzie gotuj z Krzysiem. Tak. Tak czy siak, dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, że dzisiaj wpadliśmy na świetny pomysł. To znaczy, jest taka prehistoryczna gra, która była już grana przez starożytnych Majów. Nazywa się... Jak się nazywa? Marynarzyk, albo jak to woli, raz, dwa, trzy, albo jak to woli, kamień, papier, nożyce. Starożytni Majowie wymyślili już marynarzyka wieki temu, było to w 1943 roku. Wypędzili wtedy Jedi z kosmosu, pamiętam to jakby to było wczoraj. Tak. Czy jakoś tak, nie wiem, albo papier, kamień, nożyce, albo nożyce, kamień, papier, albo kamień, nożyce, papier, albo nożyce, papier, kamień. Albo nożyce, nożyce, nożyce. Dokładnie, tak więc dzisiaj zagramy sobie, dzisiaj zrobimy sobie taki mały turniej, tak. Przed nami a teraz... A czy turniej? No to jest walka, to jest, poważna walka, na śmierć i życie będzie, tak. Bot i zgrzytanie generalnie zębami, zio. Jak się rozwiązuje problemy w dzisiejszym świecie? Rozwiązuje się jak prawdziwi mężczyźni, czyli marynarzy! Lejąc się marynarzyka, dokładnie. Na marynarzy, a teraz przed wami przedstawiamy wam zawodników, czyli Dekrzyś! Dzień dobry, nazywam się Dekrzyś, jestem mistrzem osiedla. Tak, a teraz ja. Zapowiedz mi szybko. Ale to jest... Kapitan Blady. Dokładnie. I dzisiaj zbliżymy sobie... Zawody są proste. To wiem, że czekaliście na to przez całe życie. Tak. Zasady są proste. Jedna ręka i po prostu 3-3 zwycięstw gramy do 3 razy. Czyli jeden punkt. Jak ktoś wygra... W pierwszej walce na 3 pojedynki, no. Kto będzie miał więcej zwycięstw, ten dostaje jeden punkt. I tak 3 razy. Do 3. No. I ten, kto wygra, musi dać przegranemu, raczej daje przegranemu jakieś zadanie. Typu wypij herbatę. Wypij herbatę albo przytul się do misia. Dokładnie. Może i Bladeusz wydaje się dobrym zawodnikiem, ale ja wiem, że nie ma ze mną szans. Ma pewne braki. Znam jego słabą stronę. Zbyt płaskie pośladki. Niech wygra lepszy! Albo ładniejszy. Dobra, odzie wypiłeś? Nie. Trzymaj. Teraz wywalić tu! To niech wygra lepszy. Marynarzyk! O, taktyka... Marynarzyk! Tak, patrzę mu w oczy! Trzeba umieć! No. Dobra, idziemy dalej. Marynarzyk! Czy chodzi o 1-1? Marynarzyk! 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 To się nazywa przewidywanie przeciwnika! Czytanie w myślach! I dupie chyba. Telekineza! Generalnie Dekrzysiu nigdy nie był dobry w myśleniu. I tutaj zapomniał o jednym. Bladeusz znał tajne sztuki zapomnianych Jedi. Telekinezę. Telekineza polega na tym, że użytkownik takiej mocy może manipulować znakami dłoni przeciwnika. I tak też się stało. Znowu zjebał. Marynarzyk! Marynarzyk! Dwa! Dobra, ostatecznie. Uwaga, muszę przydać myślę. Marynarzyk! Czułem, że to będzie. Widzisz, twoja telekineza jest niczym w porównaniu do mojej teledupozy. Najgorzej, niestety. Pierwsza runda została przegrana przez Bladeusza. Kurde, coś czuję się oszukany. Jak tak mógł w ogóle do tego dojść? Dobra, czas na kolejną rundę w marynarzyka. Szybko Krzysiu, dasz radę? Tak, zaraz. Która runda? Druga. Która? Druga. Głośno. Druga. Gdy Krzysiu wydaje się trudnym przeciwnikiem, boję się, że tym razem mogę przegrać. Pomimo mojego 5-letniego treningu, obawiam się, że po raz pierwszy spotkałem godnego przeciwnika. Jego taktyka jest wręcz nieprzewidywalna. Nie wiem, co będzie dalej. Naprawdę, moja pozycja jest zagrożona. Round 2.
Dawaj. Marynarzyk! Marynarzyk! No okej, okej. Marynarzyk! Dobry zawodnik. Marynarzyk! 2-2? Tak. Marynarzyk! Jest! Jest! Yes! Ja wygrałem to! Oszukiwałeś, okej! Okay. Jest! 1-1! Puśćmy powtórkę, żeby zobaczyć! Ale tak między nami, Krzysiu jest chujowy. Ale to było piękne, po prostu ty Krzysiu, zniszczyłem cię! Tak cię zniszczyłem. Kurde, ale emocje. Okej. Dobra, okej. Powinienem czyli... tak oblać się wodą, co tak, nie? Tak, czyli jest 1-1. Tak, jest 1-1, do 3 gramy. Dobra, okej. I kolejna runda. Tak. Round 3. Marynarzyk! Kurde, zawsze to samo. Marynarzyk! Marynarzyk! O fuck, gorąco. No, ja się muszę tutaj, wiesz, skupiam, ja tu mam taktykę zwyczajnie. Marynarzyk! Yes! Brawa przez wszechpotężny bladuszem! Oszukista to u ciebie oszukista. W domu. Chyba w twojej kuchni. No, nie chyba masz, w twojej. Chyba nie masz kuchni. Dobra, okej. Okay. No. Dobra. No drzewka jest ostra, co dobra. Nie? Muszę się obudzić. Obudź się, Krzysztof, obudź się. Dawaj. Niech wygra Bladeusz, dobra. No dawaj. Strasznie mnie swędzi dupa. Jak dupa mnie swędzi, mam złe przeczucia. Mam nadzieję, że Krzysiu nie przygotował nic w zanadrzu. Round 4. Marynarzyk! Marynarzyk! Kurde! Ale nie załatwił. Marynarzyk! Marynarzyk! Dobra. Marynarzyk! I co? 2-2. Okej. Marynarzyk! Game over. Triple kill! Przepraszam Państwa, że właśnie w pierwszych mistrzostwach świata w marynarzyku Bladeusz osiąga prowadzenie! Moja dupa! Największe mistrzostwa świata w kuchni Krzysia! Po raz pierwszy edycja! Wygrana! Proszę Państwa, niewiarygodne! Nikt się tego nie spodziewał! To było piękne, proszę Państwa, to było piękne! Krzysiu, jak się czujesz jako pokonany? Knockout po prostu, knockout co tak. Nie? Zostałeś, czujesz się zgwałcony troszkę? Trochę tak. Miałem go już prawie w garści, już czułem jego pot. Myślałem, że go pokonam, a miałem dla niego takie piękne wyzwanie. Niestety, telekineza pokonała teledupozę. Tym razem, ale następnym razem, nie ma ze mną szans. Już mam na niego taktykę. Takie miałeś już prowadzenie i w ostatnim momencie tak. Ja mówię, koniec tego dobrego, zbyt dumny byłem. Duma cię, po prostu tak, zniszczyła cię pycha, co nie? Zniszczyła cię pycha. I tym akcentem kończymy właśnie naszą niesamowitą przygodę w największym turnieju we wszechczasów, w pierwszym turnieju światowym w kuchni Krzysia, Marynarzyk. To byłem ja, tak. A to był on. Mam nadzieję, że wam się podobało. Piszcie, czy chcecie więcej emocjonujących pojedynków na śmierć i życie, a jak tak, to z czego? A to będzie elo elo! Dobranoc. Ach, nie kręci się. Jest przerwa. Zjem banana. Przed każdym meczem i pojedynkiem jem banana. No to jest niedobre. Ale tak między nami, Krzysiu jest chujowy.